jest Łódź. Łódź nasze miasto. Nasze spotkanie jest zatytułowane Łódź wczoraj, dziś, jutro. Szanse i zagrożenie. Tytułem wprowadzenia chciałbym przypomnieć Państwu krótki rys historyczny Łodzi, po to, abyśmy mogli odnieść się do stanu obecnego. Jak wiemy, historia Łodzi sięga końca XIII wieku, kiedy pojawiają się pierwsze wzmianki o wsi w Łodziach. Jeszcze wtedy o znikowym znaczeniu. Jest systematyczny i konsekwentny rozwój doprowadził do odzyskania praw miejskich. Na przestrzeni wieków, podobnie jak cały nasz kraj, Łódź przeżyła swoje zwroty i upadki. Jednak pomimo niesprzyjających okoliczności zewnętrznych, takich jak epidemie, pożary czy działania wojenne, a nawet ruchy powstańcze, Łódź rozwinęła się w miasto przemysłowe, które swoją potęgę zawdzięczało przemysłowi włókienniczemu. Pamiętamy z historii literatury i filmu, że to właśnie Łódź była ziemią obiecaną, miastem, gdzie spotkało się wiele kultur i wyznań religijnych, które miały tu zapewnione dobre warunki do życia. Proszę Państwa, pani redaktor mnie zapytała bardzo bystrze, co łódzki poseł robi dla Łodzi. Ja pozwolę sobie na tym forum szerszym odpowiedzieć na to pytanie, że jest niewiele możliwości niestety, aby poseł opozycyjny zmienił oblicze tej ziemi łódzkiej. Mamy niewielkie pole manewru i to nas bardzo denerwuje, wszystkich posłów ruchu Palikota, jak jesteśmy w Sejmie, bo najwięcej inicjatyw właściwie wychodzi z klubu ruchu Palikota, a te inicjatywy jak dotąd są, wyrażę się brzydko, uwalane przez większość sejmową, tak jak to było choćby wczoraj, kiedy zgłosiliśmy projekt ustawy, która skorygować miała prawo karne dotyczące osób, które znieważają urzędników państwowych i prawo dotyczące obrazy uczuć religijnych, tak, aby to kodeks cywilny regulował te sprawy. No niestety większość sejmowa zabija inicjatywy, dobre inicjatywy, cenne inicjatywy. Dzieje się tak nie od dziś, bo od zawsze. Dlatego, wracając do tego pytania, robimy co możemy. Oczywiście działam w łódzkim klubie parlamentarnym. Jestem wiceprzewodniczącym tego klubu. Przewodniczącym jest poseł Ryszard Kwiatkowski. I mamy kilka inicjatyw, między innymi chcemy podpiąć Łódź do nitki transgranicznej, która byłaby alternatywą dla tej nieszczęsnej kolei szybkiej, której niestety chyba nie będzie przez najbliższe 20 lat w Łodzi, ale jest taki projekt, że jeśli zgłosimy do Brukseli projekt łączący koleją łączące trzy państwa, w tym przypadku chodzi o Niemcy, Polskę i Rosję, to jest możliwość, aby uzyskać ogromne, około 100 miliardów euro środki na ten cel z Unii Europejskiej. Wtedy Łódź byłaby rzeczywiście na trasie największej, najszybszej kolei w środkowej Europie. Niestety po zmianie ustrojowej od roku 90. można powiedzieć, że Łódź nie ma i nie miała takiego lidera, który potrafiłby stanąć na czele miasta i powiedzieć do mieszkańców: chcę zmieniać Łódź z wami i chcę tą Łódź budować na nowo. Jeżeli prześledzimy każdą ekipę, w cudzysłowie mówiąc, która dochodziła do władzy w Łodzi, to każda z nich miała swój pomysł na Łódź. I nie było spójności, nie było tej ciągłości pewnej idei budowania nowej Łodzi. Przemysł, który padł na początku lat 90. nie uzyskał w zamian nic. Osoby pracujące w przemyśle włókienniczym nie uzyskały w zamian nic od rządu, w przeciwieństwie do innych grup zawodowych. A pomimo tego łodzianie potrafili sami walczyć o swoje. Miasto nasze było w pewnym momencie miastem, gdzie najwięcej było założonych małych i średnich przedsiębiorstw. To pokazuje, że my, łodzianie, w tych trudnych momentach, jeżeli trzeba i nie ma wsparcia z zewnątrz, potrafimy sami walczyć o swoje.
Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, minął półtorej roku od naszego pierwszego sukcesu politycznego. Grubo ponad 1 000 000 osób zaufało nam, powierzając nam swoje mandaty do parlamentu. Nasze postulaty większości światopoglądowej i te, które łamią wypracowane od 20 lat zgniłe status quo, są postulatami o zasięgu ogólnokrajowym, dotykającym każdego obywatela. Przypomnę kilka, chociażby. Rozdział wyższy od państwa, in vitro, edukacja seksualna, wyprowadzenie religii ze szkół, samodecydowanie kobiet w sprawach macierzyństwa oraz szereg szczególnie istotnych postulatów gospodarczych. Połączenie KRUS-u z ZUS-em, 3x18, mówimy o podatkach, oświadczenia zamiast zaświadczeń. Sama idea przedsiębiorczości jest tutaj fundamentem egzystowania, istnienia nas po prostu w danym świecie, w danym momencie cywilizacyjnym. Bez tego, niestety, tak jak tutaj nawiązali przedmówcy, nie ma naszego postępu. Różnice społeczne będą coraz głębsze. Proszę Państwa, naszym dzisiejszym spotkaniem rozpoczynamy szeroko rozumiany proces budowania podstaw programowych naszej partii na najbliższe wybory samorządowe. Ten proces oceny szans i rozwoju dla naszego miasta powinien być w mojej ocenie bezpośrednio skorelowany z procesem twardego zbudowania programu, który będzie wytycznymi do przedstawienia tego społeczeństwu na poziomie kandydatów do rad miasta czy kandydata na prezydenta. Sytuacja, w jakiej nam przyszło funkcjonować, jest sytuacją bardzo trudną i wielokrotnie podkreślaną przez moich przedmówców. W mojej ocenie, proszę Państwa, istnieje potrzeba dokonania pewnego globalnego rekonesansu w ocenie funkcjonowania miasta we wszystkich jej aspektach. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak jest, dlaczego tak jest i jak być powinno. Ten taksonomiczny cykl działania zorganizowanego może nam dać podstawy do zbudowania dobrego i czytelnego programu. Ale programu, który będzie dotyczył mieszkańców z poziomu zwykłego, przeciętnego obywatela. Badania socjologiczne profesora Janusza Czapińskiego wielokrotnie już dowiodły w swoich diagnozach społecznych wydawanych co kilka lat, że społeczeństwo łódzkie jest społeczeństwem trudnym w zakresie społecznym. Identyfikacja z miastem prawie nie istnieje. Ten rodzaj egalitaryzmu konserwatywnego, który charakteryzuje nasze społeczeństwo, niestety utrudnia nam zaangażowanie poszczególnych grup społecznych w ważne sprawy dla miasta. Czasem takie, które wprawdzie swoją prostotą nie utrudniają tego kontaktu, jednak społeczeństwo nie widzi potrzeby takiego uczestnictwa. Krzysztof Makowski mówił przed chwilą o frekwencjach wyborów. To jest najlepszy przykład, proszę Państwa, takiego molekularnego podejścia do problemu oceny własnej osoby. Nie interesuje mnie nic, co jest poza mną, a funkcjonuje wokół prostej zasady zaprzęgniętej z pustyni w puszczy. Jak kalemu ukraść krowę, to źle, a jak kali ukraść krowę, to dobrze. Koleżanki i koledzy, przytoczę definicję wykluczenia społecznego, która została opublikowana przez ekspertów Narodowej Strategii Integracji Społecznej dla Polski. Brzmi ona w ten sposób. Wykluczenie społeczne to sytuacja uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca jednostce lub grupie zgodnie z prawem pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr publicznych, infrastruktury społecznej, gromadzenie zasobów i zdobywanie dochodów w godny sposób. Pytanie. Co? Kto? Kto jest wykluczony? Z czego wykluczana jest dana jednostka? Wiemy, że stopa bezrobocia w Polsce od wielu lat utrzymuje się na poziomie mniej więcej około 15 do 20%.
Ta stopa bezrobocia określa zjawisko wykluczenia społecznego. Natomiast dane mówią, że 50% dorosłych Polaków korzysta z różnego rodzaju świadczeń społecznych. Powiem jeszcze, że używa się terminu marginesy społeczne. Lada moment ten margines społeczny będzie większy od części społeczeństwa. Ponieważ używanie dalej określenia ludzie z marginesu staje się niezasadne, ponieważ ponad połowa społeczeństwa musiałaby być z marginesu. Temat, który dzisiaj poruszam, to przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Wielu z Was zdaje sobie sprawę, że ubóstwo jest najczęściej wymienianą przyczyną wykluczenia społecznego. Ale praktycznie nie to jest też główną przyczyną, bo wiele innych powoduje wykluczenie społeczne. Bo mogą być wykluczone osoby chore psychicznie, uzależnieni, długotrwale bezrobotni, ci, którzy opuszczają zakłady karne i poprawcze, a przede wszystkim kobiety, często samotne i samotnie wychowujące dzieci. Wreszcie ofiary patologii życia rodzinnego. Ci, którzy nie mają kwalifikacji zawodowych lub mają je bardzo niskie. Bezdomni, starsze osoby samotne. Wreszcie tak zwana młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, dla niektórych patologicznych. Są to grupy poważnie zagrożone za wykluczeniem społecznym w Polsce. Natomiast chcę powiedzieć, że to wiem, ale należy powiedzieć jeszcze o jednej grupie. Są to osoby zagubione i odrobinę nieporadne. A już nie wiedzą, jak skorzystać z prawa na przykład, aby chronić swoje interesy. A nie stać ich na opłacenie korporacyjnych beneficjentów i tym samym zostali pozbawieni jakiejkolwiek pomocy. Stali się wykluczeni. Przez samo prawo i procedury często utworzone przez korporacje sędziów, adwokatów, radców, prokuratorów. Bo w naszym społeczeństwie są też ludzie wykluczeni właśnie przez prawo. I przez tych, którzy stoją i mówią, że są wykładnią prawa. Każdy obywatel powinien znać prawo. Nieznajomość prawa nie usprawiedliwia na przykład przed sądem. Ale prawo jest tak stworzone, szanowne koleżanki i koledzy, że przez 90% ludzi jest niezrozumiałe. Aby przypadkiem obywatel nie poczuł się prawnikiem. Aby przypadkiem nie wnikła pomoc sąsiedzka. Albo nóż okazałby się sąsiad biegły w prawie. Ale nie. Nie masz prawa reprezentować sąsiada na przykład w sądzie. Nie masz pieniędzy? Trudno. Tak czy inaczej musisz iść do adwokata. Sąsiad musi iść do kancelarii. Tutaj przytoczę dowcip. Muszę to powiedzieć. Jeden rolnik z drugim rolnikiem pokłócili się o miedzę, szanowne koleżanki.
koleżanki i koledzy. Bardzo się pokłócili. Przypadek zrządził, że obaj trafili do tego samego prawnika. Przy tym drugim rolniku adwokat idzie do drugiego pomieszczenia i dzwoni do swojego korporacyjnego kolegi z takim tekstem. No to kochany, trafiły nam się dwie dojne krowy. Jedną ci oddaję. Brutalnie. Ale tak to wygląda. Ludzie są często wykluczeni przez złe prawa. I to trzeba zmienić. Aby zacząć budować nowoczesne państwo, a chcemy budować nowoczesne państwo. Prawo nie daje w Polsce prawa do uwolnienia się od błędu. Ale jeszcze bardziej w nowe błędy wpycha. Nie istnieje instytucja upadłości. A to, co zaoferowała prawica, to śmieszność, koleżanki i koledzy. I zapchanie albo uspokojenie oczekiwań społecznych. Czasowe. To jest spełnienie korporacji, banków i listy najbogatszych, którzy już zarabiają na długach więcej niż na produkcji. O tym już wiecie. Teraz się długami handlują. Nie produkują. Po 3 latach od wprowadzenia upadłości konsumenckiej powiedzcie mi, czy wiecie, ile upadłych miało miejsce. Ogłoszono 31 upadłości. Ponieważ nie stać ludzi na upadłość. Rządy po transformacji nie stworzyli żadnego narzędzia, żadnych skutecznych warunków do rozwoju przedsiębiorczości. Ale te rządy zrobiły wszystko, aby ograniczyć ją. A więc tym samym stworzyły warunki, aby rosło wykluczenie społeczne. Z jednej strony upadłość konsumencka, a z drugiej strony ograniczenie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. A przecież bez postawienia na przedsiębiorczość, w społeczeństwie, i bez likwidacji złego prawa w Polsce będzie rósł odsetek ludzi wykluczonych. Poseł Roman Korneński powiedział dzisiaj, że reprezentując nas w Sejmie i ruch Palikota składa bardzo dużo wniosków. Podejmuje bardzo mocne działania w tym kierunku, aby zmienić tą chorą sytuację. Chorą sytuację w Polsce. Ale wciąż jesteśmy za słabi. Musimy wygrać wybory. To jest nasz główny cel, żeby zmienić tę całą sytuację. Inaczej tego się nie da zrobić. Ale musimy doprowadzić prędzej czy później do tego, aby było im mniej ingerencji rządu w przedsiębiorczość, tym większy rozwój i mniej biedy, a tym samym wykluczeń. Kiedyś Janusz powiedział, Janusz Palikot, w jednym z wywiadów, więcej zaufania dla społeczeństwa, dla ludzi. U nas się nie ufa społeczeństwu. My już, idąc do urzędu, jesteśmy pod każdym względem traktowani z góry. Nie ufać. Obywatelowi się nie ufa. Koleżanki i koledzy, trzeba pomagać ludziom, którzy są z natury nieporadni i nigdy nie odnajdą się w roli przedsiębiorców. Zatem trzeba im stworzyć warunki do pracy. A kto daje pracę w Polsce? Przedsiębiorcy. Ale jak się kijem po plecach wali przedsiębiorców i wyciska się z nich coraz większe opłaty, to cóż? Poddają się, a z czasem stają się wykluczeni i niewypłacalni. A w Polsce jak raz wpadłeś w dług, do końca życia z niego nie wyjdziesz.
będziecie mieć pieniądze na los. Ja mówię o takim losie z totolotka i los się do was uśmiechnie. Powiedziałem o grupach wcześniej poważnie zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ale tu przedmówcy mówili już o różnych wykluczeniach. Ale tak naprawdę jedynym wykluczeniem, który spędza nam sens powiek, to wtedy, kiedy wykluczenie finansowe następuje Polaków. A powiedzmy sobie otwarcie, wykluczenie finansowe Polaków rośnie. Czy wiecie, blisko 25% Polaków ma problemy z przyzwoitym wyżywieniem się. 20% Polaków nadal ma poważne problemy z ogrzaniem swojego mieszkania, zwłaszcza w zimie. I rośnie, bo ceny gazu, energii, wszystko rośnie. 63% Polaków nie stać, by raz w roku pojechać nawet na kilka dni na urlop poza miejsce swojego zamieszkania. Skandal. Według Eurostatu odsetek osób, których w Polsce dotyczy materialny niedostatek, wynosi 32%. Jest jednym z najwyższych w Unii Europejskiej. Wykluczenie finansowe w sposób ewidentny łączy się z materialnym niedostatkiem i zwykłą biedą. Powiem, 17% Polaków, szanowne koleżanki i koledzy, żyje na granicy ubóstwa. To nam daje prawica. I cóż, czarne barwy, czarna przyszłość. Dla wielu może są to dane szokujące. Ale cóż, no, w obliczu medialnej i urzędowej propagandy nam się ciska kit o zielonej wyspie. Silnym złotem i mocnych fundamentach gospodarczych, prawda? Przeciętne polskie gospodarstwo domowe wydaje rocznie na usługi bankowe co najmniej kilkaset złotych. A kto bogaci się najbardziej? Wiadomo, ostatnie wskaźniki z giełd i tak dalej. Banki. Banki uzyskują największe dochody. Natomiast u nas rośnie grupa zagrożenia. W Łodzi w szczególny sposób, koleżanki i koledzy. Za chwilę podam dane odnośnie naszego miasta, które w rankingu miast powyżej 500 tysięcy mieszkańców wypada bardzo dla mnie. Bardzo. Kto w naszym kraju jest najbardziej zagrożony wykluczeniem finansowym? No, wielu z nas pomyśli sobie, może emeryci. Albo inaczej, ludzie starsi. Nie, nieprawda. Co prawda emeryci otrzymują skandalicznie niskie wynagrodzenia, najniższe w Unii Europejskiej. To się określa na poziomie od 150 do 250 euro. Piękne, prawda? Perspektywy. To średnio między 600 a 1500 zł czasami. Ale oni sobie poradzą, bo się nauczyli bardzo oszczędnie żyć i mają regularne dochody. I to im gwarantuje funkcjonowanie w tym społeczeństwie. Potrafią żyć oszczędnie. Natomiast 40% z tych emerytów nie kupują lekarstw co miesiąc, bo ich nie stać. Tak wygląda sytuacja w Polsce. Mamy też kraj jako jedno z najniższych w Unii Europejskiej świadczeń socjalnych. Tutaj przytoczę, półtora tygodnia temu byłem w Pomorskiem.
Rozmawiałem z przyjaciółką, która przyjechała z Irlandii. I ona nie wróci. Ona pracuje w sklepie. I ona mi opowiada, że co tydzień dostaje pieniądze, takie a takie. Że ona wynajmuje wraz z mężem mieszkanie dwupoziomowe za 500 euro. I stać ją. U nas nie. I wszystkie świadczenia socjalne, jakie otrzymuje, dodatki z tytułu dzieci itp. Mimo, że Irlandia była krajem bankrutującym, prawda? W tej chwili wychodzi na prosto. Że nowoczesne państwo, a w domyśle nowoczesne miasto, może tym się najpierw zajmijmy, powinno słuchać swoich obywateli. Chciałbym poruszyć tutaj temat, który jest od niedawna mi bardzo bliski, ponieważ miałem osobistą styczność z problemem służby zdrowia w Łodzi. Patrząc przez pryzmat pacjenta, mogę coś więcej na ten temat powiedzieć. Może zacznę od tego, że jeśli chodzi o kadry, jeśli chodzi o ludzi, którzy tworzą naszą służbę zdrowia, są to naprawdę wspaniali ludzie i bardzo dobrzy fachowcy. Natomiast to, co się stało w ciągu ostatnich 2-3 miesięcy, jak zostały ogłoszone wyniki konkursu, który był ogłoszony przez NFZ na podpisanie kontraktów,